Kiedy modliłem się tym psalmem i kiedy się w niego tak uważnie wczytywałem, poczułem, że on mnie po prostu już wgniata w ziemię, że on mnie po prostu już zaczyna męczyć. Że ile jeszcze tych różnych obrazów niesprawiedliwego, niegodziwca, człowieka zepsutego, człowieka, którego żywiołem po prostu jest, Krzywdzenie, który jest absolutnie zaślepiony na to, jak bardzo jest niewolnikiem zła. To jest taki psalm, który, po którym można sięgać wtedy, gdy dociera do Ciebie taka bolesna świadomość, że jesteś otoczony ludźmi, że dzieje się jakaś taka intryga, Wokół ciebie, która po prostu jest przeładowana niegodziwością. Niedawno rozmawiałem z osobą, która no jest w trakcie jeszcze rozprawy sądowej przeciwko człowiekowi, który po prostu zadał jej ogromne cierpienie, ogromną krzywdę. I ten krzywdziciel po prostu cały czas. Z pomocą swoich prawników próbuje się z tego wyśliznąć. Wydaje się, że w ogóle on nie żałuje tego, co zrobił. Że chce uniknąć odpowiedzialności. I w takich chwilach, kiedy ten przerost nieprawości nurtuje twoje serce, nie sposób się modlić. Nie sposób jest myśleć o czymkolwiek innym. I ten psalm pokazuje, że możesz, możesz zacząć mówić Bogu. W sposób bardzo boleśnie szczegółowy o tym, czego nie możesz znieść w człowieku, który gdzieś knuje przeciwko tobie. Czy, czy czego nie możesz znieść w ludziach, e, którzy w ogóle są ślepi na swoje intencje i którzy ciebie krzywdzą. E, być może to jest forma jakiegoś uwolnienia, właśnie e, gdy zaczynasz o tym wszystkim szczegółowo opowiadać. Ktoś słuchający Cię z boku nie mógłby tego wytrzymać, ale Bóg to wytrzyma. Bóg ci nie przerwie w tej bolesnej litanii, gdzie opisujesz niegodziwość człowieka, który niszczy Ci życie. Tylko Bóg potrafi wysłuchać bez znużenia i bez zgorszenia, właśnie takiej nie do wytrzymania dla ludzkiego ucha. Litanii. Być może właśnie taka modlitwa stanie się drogą do wyzwolenia.